Książę Harry i Meghan Markle podjęli kilka lat temu decyzję o opuszczeniu Wielkiej Brytanii i zrezygnowaniu z obowiązków królewskich, mając nadzieję na spokojne życie z dala od intensywnego medialnego zainteresowania. Mimo zapowiedzi unikania mediów, para szybko zaczęła aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, udzielając emocjonalnych wywiadów i dzieląc się szczegółami swojego życia osobistego. Ich działania, w tym wywiady obnażające trudności w relacjach z rodziną królewską oraz produkcje takie jak serial na Netflixie czy biografia Harry'ego, nie zyskały szerokiej sympatii publicznej. Krytykowano ich za sposób, w jaki mówili o królu Karolu III oraz księciu Williamie. Ostatnie projekty pary, w tym przedsięwzięcie Meghan związane ze sprzedażą konfitur, również nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem, co może świadczyć o zmniejszającym się zainteresowaniu ich działaniami. Wydaje się, że Harry zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji, w której się znaleźli, stąd jego próby poprawy relacji z rodziną królewską, z którą sam wybrał konflikt. Niedawna wizyta w ojczyźnie, podczas której odwiedził chorego ojca, również nie przyniosła oczekiwanego ciepłego przyjęcia, co może świadczyć o długotrwałym napięciu między nim a członkami rodziny królewskiej. Król Karol III miał ograniczoną ilość czasu dla księcia Harry'ego, a książę William nie był zainteresowany spotkaniem, co potwierdza trudności w relacjach między nimi. Mimo tych przeszkód, Harry nie ustaje w próbach poprawienia relacji z rodziną królewską. Według informacji przekazanych przez magazyn Mirror, królewski ekspert Tom Quinn ujawnił, że Harry żałuje swoich wcześniejszych decyzji i stara się naprawić wyrządzone bliskim krzywdy. Z informacji wynika, że 39,latek ma nadzieję na pojednanie z księżną Kate, z którą dawniej łączyła go przyjaźń. Księżna Kate, ciesząca się sympatią publiczną za swoją empatię, znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej i, jak podaje Quinn, nie zamierza angażować się w rolę pośrednika w konflikcie Harry'ego, koncentrując się na wsparciu dla swojego męża. Dodatkowo, wydaje się, że Harry odczuwa także izolację społeczną, jak sugeruje brak zaproszenia na ślub swojego przyjaciela z dzieciństwa, księcia Westminsteru, co wskazuje na możliwe rozluźnienie więzi z niektórymi członkami swojego dawnego kręgu społecznego. Te wydarzenia rysują obraz księcia Harry'ego, który, mimo znaczących trudności i odległości, dąży do odnowienia starych relacji i zrozumienia w rodzinie królewskiej oraz poza nią.